Dzień dobry, cześć, witajcie, z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku z Dirt Rally 2.0 przedpremierowo. Przypominam, że premiera gry nastąpi dnia 26 lutego. My już gramy od wczoraj, przedwczoraj, od poniedziałku sobie pogrywam, gdyż przez weekend nie miałem kiedy. Słuchajcie, obiecałem następny odcinek na kierownicy, jeżeli uda mi się ustawić. Ok, uznałem. I pojawił się tam jeden komentarz. Czy Huśku, czy mógłbyś podzielić się ustawieniami właśnie do Logitech Driving Force GT, bo na takiej kierownicy gram, taką kierownicę posiadam, żebym się mógł podzielić, jak tą kierownicę ustawić. W zasadzie jak podłączamy kierownicę do samej gry, to kierownica jest wykrywalna, tylko nie ma takich predefiniowanych ustawień, jak to było, nie wiem, chociażby w poprzednim Dirt Rally. Więc oczywiście klawiatura jest jak urządzenie takie no... Podstawowe to może jest teraz. Ale no klawiatura jak klawiatura, nie? No zawsze będzie działać. Gdybym podłączył teraz swojego pada, to i również ten pad tutaj się pojawi, tak żeby większa opcja na grę. Logitech Driving Force GT. Podstawowe urządzenie, wystarczy kliknąć i to urządzenie już nam się przestawi jako podstawowe. Klikamy sobie oczywiście w samą kierownicę i wyświetla nam się panel przypisania sterowania. No i tutaj musimy oczywiście przyspieszenie, inwersja, hamulec, inwersja, czyli pedały. Skręt w lewo, no to wiadomo, musimy przekręcić kierownicę i tak dalej. I później mamy tutaj dodatkowe sprzęgła, nie przypisałem, ponieważ moja kierownica nie posiada sprzęgła. Mamy tutaj skrzynię biegów sekwencyjną maksymalnie. Hamulec ręczny, no to wiadomo, musimy sobie przypisać każdy klawisz, który jest na kierownicy, pełniący funkcję właśnie klawiatury. No, to już jest do waszego widzimisię, że tak powiem. Tutaj niektórych klawiszy jeszcze nie przypisałem, no bo po prostu stwierdziłem, że ser mater, zrobię to później. Menu, widzicie, muszę sobie jeszcze ogarnąć, bo tutaj no niestety muszę myszką teraz ten. I najważniejsza, słuchajcie, że najważniejsza rzecz, która może was zdemotywować, a możecie o tym nie wiedzieć. Przejdziemy w ustawienia zaawansowane i mianowicie tutaj martwa strefa. Ona standardowo jest ustawiona bodajże, o ile dobrze pamiętam, na 20. Chodzi o to, że mając samochód w grze, skręcając kierownicą, jeżeli ustawiona jest martwa strefa, my podczas skrętu, który już tam wykonamy, powiedzmy o te parę stopni, w kierownicy na samochodzie ani drgnie. Dopiero musimy trochę więcej tej kierownicy przekręcić, dopiero ta kierownica zaczyna skręcać w samochodzie. Mamy takie opóźnienie. Dlatego tej martwej strefy najlepiej, no po prostu jeżeli nie musimy, nie używać, bo no to irytuje, tak? Dlatego martwa strefa na 0, dzięki temu kierownica jest czuła od pierwszego momentu jej przekręcenia. Reszta tutaj ustawiam bez zmian, martwa strefa hamulca. W zasadzie wystarczy, bo już leciutkie wciśnięcie hamulca blokowałoby nam od razu samochód, nie? Lekko byście nacisnęli, nie wiem, no chociażby nawet przypadkiem pedał hamulca i już byście hamowali, więc martwą strefę hamulca jak najbardziej. Martwa strefa gazu również to samo. Zresztą zawsze pewnie wciskacie gaz do dech i ruła, ogień, nie? Wibracje, feedback, no to wiadomo, że kierownice posiadają takie wibracje. Ja to mówię, że po prostu kierownice się kulebłocę. Dobra, co do tego feedbacka, no to zobaczycie. Historia urządzeń, właśnie mój xboxowy kontroler. Słuchajcie, coś mi nos mnie bierze, chyba będę miał katar. Maja mi zaraziła. Więc wybaczcie, jak coś. Dobra, zespół zawłody. Ale powiem wam tak. Trzeba się skupić na jeździe. To już nie jest to, co było w Dirt Rally, czy tam wcześniejszym, gdzie gra prowadzi nas za... w zasadzie za wszystko. Zastęp za darmo. Za darmo to pewnie, panie, kuwa, za darmo. Karoseria. No zwykła naprawa. Dobra. Silnik.
ulepszenia. Nie stać mnie. Dobra. New England, USA. Proszę mnie na łapce w górę, słuchajcie. Zostawiajcie łapki w górę, bo to jest ważne. Mogę gadać trochę mniej, bo naprawdę tutaj trzeba się skupić i wcale jazda nie jest łatwa. Oj, nie jest. Czekajmy. Dobra, tu mam to. No jedziemy na żywioł, no co będziemy. Kamerę mam dokładnie tak, że nie widzę kierownicy, bo kierownicę mam tu, więc... 5, 4, 3, 2, 1, start. 56 jademy. Przez szczyt. 6 prawy przez szczyt, bardzo długi... Może nie będzie tak źle. 4 prawy do 6 lewy przez szczyt, bardzo długi zacisk... Mam nadzieję, że dojedziemy w miarę cało. Po Amerykanu jeździ się w sumie dobrze. Dotknij, 3 prawy długi, otwiera 6 przez szczyt, 30. Myślałem dać wam jeszcze, może na następny odcinek, to dajcie, za czym będziecie chcieli, kamerę na kierownicę. Tutaj moją kierownicę. Jeśli chcecie, to mogę jeszcze taką dodać, żeby byłyby dwie kamerki. Jedna na mnie, a druga na kierownicę. Gdzie ta brama? 4 lewy przez szczyt. Tu jest rozbrysk, czyli woda. Tak, kuźwa, kwiotki komuś zoram. 5 lewy powoli, 30, skręt tni, 4 lewy do nawrót prawy wokół beli. W jakiej beli? No dobra, widzę. 56 lewy. 120 przez wąski most. 6 lewy długi zacisk. Fajny most, podoba mi się. 3:30. Ogólnie tak jesiennie, nie? 4 prawy przez szczyt długi do 4 lewy długi przez szczyty 100. A nastawiają kuźwa tych tasiemek. O, tam były kamienie piękne. O, shit! Właśnie to, jak słyszycie takie mruczenie, to jest właśnie ten force feedback z kierownicy. Silniczki działają, dzięki temu mamy takie sprężenie, że ta kierownica troszeczkę ciężej chodzi. Ale to właśnie tak ma być, tak ma być. Czujesz, że jedziesz, kuźwa, czujesz to. Czujesz to? Ja to czuję. Zaraz, kuźwa, będzie jakieś drzewo i na tym się skończy. Ale powiem wam, że na kierownicy to jest jazda. Żaden pad, klawiatura to wiadomo, ale to na padzie tego nawet nie doświadczacie tego, co jest na kierownicy. Po prostu takich gier jak dirty, nie dirty, to musi być kierownica, musi być, to jest obowiązkowo. Kurde, nie idzie mi za rewelacyjnie, ale tutaj naprawdę trzeba się nauczyć jeździć. Naprawdę nie jest łatwo. Wydaje mi się, w dircie tym rally jedynce gra tak brała nas w zasadzie, wiecie, było takie... Było to takie... Poprowadzę cię za rączkę, chodź. A tutaj jednak tego nie ma. Tutaj każdy ruch kierownicą może cię kosztować wylądowanie w rowie albo dachowanie. W najlepszym momencie, nie wiem, zjechanie do rowu i trzeba będzie się wygrzebać. Na
naprawdę trzeba się skupić na jeździe. Gdzie nie gdzie używać tego hamulca. Nawet bardzo często używać hamulca. W dircie jedynce, no tak jak mówię, mogłeś zapierdzielać i na luzaku. A tutaj jednak, jeżeli ten zakręt jest, nie wiem, tam prawy 3, prawy 2, jest faktycznie ostry, to faktycznie lepiej zwolnić, bo nie wyporadzisz. Kurwa, drugie miejsce. No i trasy oczywiście są dłuższe i są trudniejsze, dużo trudniejsze. Nawet widziałem na recenzji, że jest trudniej, że to gierka nie jest dla amatorów, że tak powiem, takich, że przyjdę sobie i pojeżdżę, nie? Kurwa mać. Wiecie, to jest każdy błąd. Nie słuchałem się teraz w pilota i dezorientowałem się. Nawrót prawy, dobra. Do 6 lewy długi, do 5 prawy długi, do 6 lewy przez szczyt 80. Trzeba naprawdę zwracać uwagę na to, co on mówi. Ewentualnie patrzeć na te znaczniki, które mamy u góry. Chociaż ci, co już są takimi hardkorowcami, to jeżdżą właśnie bez tych znaczników. Sześć prawo, tak? Dobra. Sześć lewy, 120. Lubię takie zakręty, gdzie jest 5, 6, to są naprawdę łagodne. Gdzieś to będzie zacisk. Naprawdę takie zakręty są spoko, lubię. Można zapierdalać. I w miarę wyjdziesz z tego. A taki, nie wiem, 3-2 to już jest hardcore. Płasko, lewy przez szczyt, 140, skręt ukryty, jeden prawy. O, to już będzie ostry. Jeszcze kawałek. Otwiera przez wąską bramę, 30. Skręt, jeden lewy, otwiera przez wąską bramę. A, dawaj, bo tracę minuty i sekundy. Widzicie, to też jest właśnie nawet dobrze, że przyjąłem znak. Tutaj już nie jest tak, że ten znak po prostu jest zniszczalny, super, ekstra, szybko, wiecie. Tutaj uderzysz znak i on cię przehamuje, jak w prawdziwym życiu. A nie, że kosisz znaki, jakby to, nie wiem, były kurwa kwiatki polne. I każda sekunda się liczy. Środkiem przez szczyt, duża hopa, 40. 4 lewy długi, otwiera do 6 prawy, 70. A 6 prawy to luz. Jedenaste miejsce, kuźwa, słabo. 4 prawy długi, otwiera do 4 lewy długi, 30. Czasami wystarczy po prostu tylko puścić nogę z gazu. A czasami faktycznie, no, trzeba się posilić już hamulcem. I 6 prawy długi zacisk, skręt, 3 długi. O, 3. O. 5 prawy długi, otwiera, 30. Zaraz beta będzie. Zacisk, 54 prawy zacisk. Bardzo długi zacisk, 4 dni.
Ale dobrze, bo meta. Do prawy 5 przez szczyt, do lewy 5 długa, z uwagą nie ciąć przez metę do stop. Chyba 8 miejsce. Szał niba. Ale i tak nie jest źle. Nie jest źle, nie jest źle. O, panie. Dobra robota. Mam nadzieję, że opony to przeżyły. Ile? 8,47, liczy 10 sekund. Ja straciłem gdzieś, gdzie nie gdzie te sekundy. No tutaj niestety jest tak, że każdy błąd się liczy, więc to będzie fajna traska teraz. Pochmurno, gruby żwir. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start. Sześć lewy, go. Drugi, stop. No i takie rozumie, sześć lewy. Szczyt, hopa, 50, powoli, 5 prawo. 40, skręt, bardzo ciasny nawrót, prawy, stop. To tutaj już skręt, bardzo ciasny nawrót, lewy, nie tnij, 120. Kolejny nawrót. Ło, panie, patrz jak tutaj jest. O, dramat. Góry. A mówię, że będzie trasa taka gładka. Mhm. Środkiem przez dużą hopę, 50. Szczyt i 6 lewy przez hopę i prawo przez 180 przez długi szczyt. Łopanie. Czuję tutaj dachowania tej trasie. Co? Skręt ukryty, 3 prawy, 4 lewy, otwiera długi. Nie pierdolę, no nie są takie. Takie te zakręty. Złe, ale wąsko jest w sumie. Tam wydaje mi się, że było szerzej. Cztery prawy długi, otwiera przez hopę. Do 6 prawy przez siodło i szczyt. Ostrożnie, 4 lewy przez szczyt. Naprawdę trzeba się skupić. Nie ma takiego lelum po lelum. 4 lewy otwiera, 6 do prawo przez hopę. Ale może nie wiem, może wskoczymy na jakieś miejsce bliżej podium niż 8. 60, 6 prawy. I lewy 6 i prawo. W razie pierwsze. Ciasno to jest w ogóle wszędzie. Chciałbym rzec. Do 4 lewy przez szczyt otwiera. O, 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 oj, oj. Te najgorsze są takie, kuźwa. Taka drobniutka fosa, później jakiś wzgórek. Już jest dramat na drodze. Bardzo długi zacisk, 3, otwiera. O, fuck, 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 fuck. Dobra, jadę, jadę. Do 4, prawy zacisk, przez most, długi zacisk, 3. Znowu się zapomniałem, że ten. Że on tam. O, a, shit. Sekundy, sekundy, sekundy. Prawą przez 80, tu środkiem przez długi szczyt i hopa 80.
Powoli, 30. Skręt, wąski nawrót, lewy. Te nawroty. Lewy, tak? Lewy, 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 lewy. 80. Lewą przez szczyt, 30, 6 prawy długi. Ciężko widzę bycie w pierwszej dziesiątce. 50, 4 lewy przez szczyt, bardzo długi, otwiera 150. Zaraz się zdziwię, jak tu się jeszcze coś wydarzy na tym odcinku. Prawy 80, skręt ukryty 2. O, o, o. Skręt 2? Oh my god. To tu. Otwiera 150. Dobra. 5 lewy przez szczyt. Zaraz meta. Pięć prawy długi otwiera przez metę. To 6 lewy długi. Uf, znowu ósmy. Serio. Że wpadł na tą metę jak jelonek normalnie. Serio, jelonek jestem. Co jest? Co mnie to było? Spisały się jak należy. Znowu ósme miejsce. No by to normalnie. Klasyfikacja generalna, 9 miejsce. No cóż. A nie wiem, czy mnie nie zapisało wcześniej? Bo przecież chyba już to jechałem. To miałem... Poprzednio chyba miałem teraz jechać trzeci, czwarty, a nie pierwszy, drugi. Tetereterete. Mamy co, chłodnicę do naprawy? Karoseria, nie? O! Geometria kół. Tyle nam brakuje. Dobra, to pieprzyć karoserię. No nie ma wyboru. Zawsze dużo została. Chłodnica. Ale jak chłodnicy nie naprawimy, to wiecie co będzie. Będzie lipa. No, 25 sekund sobie nie mogę na to pozwolić. A karoserię na razie nie naprawimy. Niestety. Karoseria tam pieprzy karoserię. Dobra, słuchajcie, no to co? To dzisiaj tutaj się z wami żegnam. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków. Wyraźcie to najlepiej łapką w górę, komentarzem. Dajcie znać, jak myślicie co myślicie o mojej jeździe na kierownicy. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.